płetem. Baby, you know that I miss you. I wanna get with you tonight, but I cannot, baby girl, and that's the issue. Girl, you know I miss you. I just wanna kiss you, but I can't right now, so baby, kiss me through the phone. Kiss me through the phone. I'll see you later on. No więc ja już jestem gotowa do pracy, jest godzina 9. Od tej godziny zaczynam dzisiaj do 18. Dzisiaj mamy w planach iść do sklepu, kupić jakieś takie papierowe rzeczy, cytryny i będziemy dzisiaj robić stoisko z lemoniadą przed naszym domem. Więc te ostatnie dni wakacji dzieci, bo dzieci wracają 15 sierpnia do szkoły, właśnie spędzimy na dworze na sprzedawaniu lemoniady. Jestem podekscytowana, bo zawsze wydawało mi się, że takie coś jest tylko w filmach, więc cieszę się. No i nie mogę się doczekać, wszystko będę nagrywać. Tymczasem ja idę robić śniadanie dzieciom, budzić ich, bo o 9 mają pobudkę. No i zbieramy się. Text me, call me, I need you in my life, yeah, all that, every day I need ya, and every time I see ya, my feelings get deeper, I miss ya, I miss ya, I really wanna kiss you, but I can't. 678-9-8-2-1-2. Baby, you know that I miss you, I wanna get with you tonight, but I cannot, baby girl, and that's the issue. Girl, you know I miss you, I just wanna kiss you, but I can't right now, so baby, kiss me through the phone. Kiss me through the phone. Robimy lemoniadę. Ale nie? Yeah. Cukier, cytrynki, lód. Wspaniale. Say hi! Zrobiliśmy stoisko. Pyszna lemoniadka. No, i tak siedzimy sobie i jest strasznie ciepło, jest upały, jestem cała spocona jak świnia. Ale był już jeden klient, więc dostaliśmy 50 centów, pół dolara i no, zostało nam czekać. Cheers. Once more. Again. Cheers. Tak wygląda prawdziwa amerykańska kanapka. Masło orzechowe i dżem. Miniam. I co najlepsze, może to wygląda jak kupa, ale jest naprawdę pyszne. Praca w re, siedzimy. Ja jeszcze byłam piec brownie. No nie wyszło, no ale się piecze. No i zarabiamy pieniążki. Na razie było trzech klientów, ale obydwoje dali napiwki, więc
grube dolarki. Myśmy już skończyli jeść ciasto. W sumie było dobre, ale brakowało mi w nim czekolady, bo nie mieliśmy zbyt dużo, więc zdaliśmy tam czarną. Ale to nie było to, ale dzieciom smakowało. Przełożyłam to jeszcze dżemem, więc było bardzo dobre. Schowaliśmy stoisko z lemoniadą, bo się rozpadało na dworze, ale ogólnie była fajna zabawa. Pierwszy raz chyba takie coś takiego przeżyłam. Myślałam zawsze, że to jest tylko na filmach, że to jest takie pizza na wodę. No, ale jednak to jest prawda. Właśnie przekonałam się o tym, jak jechałam w moim pierwszym tygodniu pracy tutaj z hostką, to na drodze właśnie stała dziewczynka i sprzedawała lemoniadę. Mówię, kurde, ale by było fajnie też tak sprzedawać. No i właśnie dzisiaj nadszedł ten dzień. Moje marzenie się spełniło, więc mogę odhaczyć z mojej bucket listy. No i w sumie fajnie. Dzisiaj podobał mi się ten dzień. Zostałem jeszcze 2 godziny pracy do 18. O 18 przychodzi kolejna opiekunka, bo dzisiaj hostki nie ma dłużej, więc żebym nie pracowała za długo, to przyjdzie i mi pomoże. I studia mam wolne, więc pewnie pójdę spać, bo dzisiaj spałam tylko 4 godziny. Bo oglądam inspirację do 3 nad ranem z Pinteresta, jak udekorować stoisko z lemoniadą. Więc pójdę spać albo będę grała w Simsy, bo mam właśnie wszystkie dodatki wczoraj dostałam, więc nie mam się doczekać. Więc ciężki wybór. No a teraz pójdę pranie wyciągać z suszarki i układać, bo obowiązek oparki to jest również robienie prania od dzieci, więc będzie składane. No, jeszcze pranie się nie wysuszyło, więc muszę je włączyć na nowo. Pewnie któraś z dziewczyn wyciągała coś z suszarki i nie włączyła tego z powrotem. Ale ja chcę w ogóle pokazać, jaki fartuszek kupiłam mojej host mamie, jak tu przyjechałam. No, kupiłam go w Zakopanem. Fajnie, mi się podoba. Mogłam sobie też kupić, no ale nie pomyślałam. Więc no. Jeszcze chciałam powiedzieć taką ciekawostkę, póki jestem w pralni. Pewnie widzieliście w filmach nieraz, że ktoś wyrzuca swoje ubrania i daje na przykład do takiej dziury w ścianie i to właśnie wypada gdzieś tam w pralni czy coś. No to... Co to jest? Tu. To jest właśnie to. Dziewczynki mają w pokoju taką właśnie dziurę i jak tam wrzucą coś, to jest na ziemi od razu, więc fajnie.